Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na bardzo specyficzny wywiad. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Tomasz Duszyński. Myślę, że człowiek, którego tutaj nie trzeba zbytnio przedstawiać. My dzisiaj spotykamy się, drodzy Państwo, z racji tego, że wyszła nowa książka Tomka, może ją pokażę. Glac, kraj Pana Boga. Jest do zdobycia w księgarni. Ja muszę się pochwalić, że jeden z pierwszych ciepłych egzemplarzy otrzymałem od autora z dedykacją. A kto z Państwa jeszcze nie ma, no to oczywiście zapraszamy do księgarni. Witam, Tomek, bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło Cię widzieć w dobie jeszcze, jakby nie patrzeć pandemii, ale jak Państwo widzą, mamy zachowaną odległość bezpieczną, czyli... Tak dziwnie to zabrzmiało, wiesz, że jeszcze dobrze Cię widzę jeszcze w dobie pandemii, ale bardzo się cieszę, że także Cię widzę, Darku, i cieszę się, że dostałeś książkę i mogę się przeczytać. Ja dziękuję Ci bardzo pięknie za tę książkę. No to cóż, mimo książce, to może tak troszeczkę nawiążemy do przeszłości. 2007 rok, produkt uboczny, zbiór opowiadań, debiutuje niejaki Tomasz Duszyński. Ja mam takie pytanie, Tomek, ty jak byłeś dzieckiem, jak chodziłeś do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, to ty sobie tak pisałeś do szuflady, ty sobie tak już wtedy myślałeś, a będę pisarzem, coś tam wyślę na jakiś konkurs literacki, czy nie? Czy nagle po prostu stwierdziłeś, że napiszesz opowiadania i no właśnie, ktoś się zechce wydać? Trafiłeś niemal w sedno. Rzeczywiście, Darku, tak było ze mną, że od dawna jakieś historie ze mną krążyły, ale to chyba wynikało z tego, że bardzo dużo książek czytali mi kiedyś rodzice, a potem ja sam też czytałem bardzo dużo książek. I to, kiedy pyta mnie ktoś właśnie o to, od kiedy zaczęła się ta moja przygoda z pisaniem, zawsze odpowiadam w ten sam sposób, bo taka jest prawda. Od przygód Tomka Winmowskiego, Alfreda Szklarskiego, czyli takiego tomu, kilku tomów przygód chłopaka, który odwiedza różne kontynenty i przeżywa różne niesamowite przygody. Tak się mnie to wciągnęły te historie, na początku czytane przez rodziców, a potem już przeze mnie przez małego chłopaka, że kiedy skończyły się wszystkie tomy, pomyślałem sobie, że wyręczę autora, czyli Szklarskiego, mimo że zapowiadał tam Tomka w Egipcie, z tego powiem, w grobowcach faraonów, nawet tak. Chyba coś miało być na Alasce. Nie dotrzymał słowa tak naprawdę, więc pomyślałem, że następny tom napiszę. I rzeczywiście, słuchaj, chyba jako siedmioletni chłopak, to była szkoła podstawowa, usiadłem sobie przy swoim biurku, wiesz, bo to pierwsza klasa tak naprawdę, wiadomo. No tak. Jakieś kredki sobie wziąłem, ołówki, długopis, zacząłem, wiesz, pisać pierwszy tom, swój własny, kontynuacji przygód Tomka Winmowskiego i napisałem, pamiętam zdanie, do dzisiaj mogę Cię je zacytować. Jeżeli jesteś zainteresowany, jasne. Tomek wyciągnął lornetkę, spojrzał na horyzont, zobaczył dwie żyrafy. No proszę. Wspaniale, nic więcej nie wymyśliłem, bo nie wiedziałem, co z tymi żyrafami dalej, co z tym horyzontem i tak naprawdę gdzieś to wszystko odbywa, być może w Afryce, skoro żyrafy. No tak. Ale tak te historie gdzieś krążyły, cały czas za mną chodziły i już wtedy pisałem takie krótkie historyjki, no nie z myślą o publikacji oczywiście, więc do szuflady jak najbardziej. Też nie pamiętam, żeby wtedy organizowane były jakieś konkursy literackie, w których mógłbym wziąć udział, ale od tego się zaczęło. A ty masz, Tomek, taki rozmach literacki, bo tak, fantastyka, kryminały, książki, no powiedzmy historyczne, no legendy, to też musiałeś docierać do różnych tam historycznych źródeł. No to tak sobie myślę, że musisz być bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem. I teraz Cię zapytam o warsztat pracy. Jak to jest? Mnie zawsze interesuje to, jak sobie czytam jakąś książkę, to sobie tak zawsze myślę, jak ten autor pracuje. Czy to jest tak, bo wiadomo, to nie jest praca na akord, tak? Czyli nie idziesz od 8 do 16 i nie robisz tam jakichś różnych rzeczy. Musisz się sam pilnować, a skoro dużo piszesz, no bo no, co chwilę jest coś nowego Tomasza Duszyńskiego, no to myślę sobie, musisz być zdyscyplinowany. No i właśnie, jak ten dzień pracy wygląda? Wstaje sobie Tomasz Duszyński i myśli sobie, dzisiaj będę pisał 2 godziny, czy na przykład jak jest wena, to piszę sobie 2 godziny, a jak nie ma weny, to sobie nie piszę wcale. Wstaję lewą lub prawą nogą, przecieram oczy, idę do łazienki i myję twarz. Tak zaczyna się mój dzień, czyli tak jak każdego niemalże z nas. Powiem Ci, że nie wiem, czy rzeczywiście zdyscyplinowany, czy chaotyczny. Mówię o tym podozmianie, o którym wspomniałeś, czyli fantastyka, kryminał, książki regionalne, właśnie legendy. Ja lubię stosować podozmian.
często tak bywa, że w pewnym momencie czuję przesyt danego tematu, bo ileż można w kłodzku lat 20 przesiadywać non-stop w wspaniałych miejscach, ale żyć tą samą historię, która tak naprawdę potrafi całkowicie człowieka wypłukać, ponieważ no dosyć mocno pisarz przeżywa to, co pisze, w jakiś sposób non-stop tym żyje, non-stop gdzieś rozkminia różne problemy fabularne, nie tylko i wyłącznie przez tą godzinę, dwie, trzy godziny pisania, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu, mniej więcej od 3 lat, staram się pisać regularnie. To jest kilka godzin dziennie, czyli to już tak naprawdę nie może praca na pełen etat. To nie tylko i wyłącznie siedzenie przy komputerze i zapisywanie tych historii, które ma się w głowie, ale też w przypadku chociażby Kłodzka i Kryminału Retro podróżowanie po różnych miejscach Kotliny Kłodzkiej, ale także odwiedzanie archiwów, przeglądanie tych wszystkich dokumentów, szpargałów. To jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby posiedzieć troszeczkę, poszukać, zagłębić się w dany temat, odnaleźć informacje dotyczące na przykład kłodzkich podziemi, tuneli, korytarzy, czy kłodzkiej twierdzy, czy ewentualnie poczytać troszeczkę o dusznikach zdroju, po to, żeby potem w powieści pokazać ten klimat miasteczka z niemalże sprzed 100 lat. A jak tworzysz sobie takiego głównego bohatera, to ty go sobie tak jakoś wyobrażasz konkretnie, czy to jest jakiś wzór, czy to jest po prostu jakaś taka postać, która całkowicie się rodzi się tylko i wyłącznie w twojej głowie? Powiem ci, że to są bardzo trudne pytania i odpowiedzi powinny być jednoznaczne, ale nie są. Czasami ten bohater, tak jak i historia, przychodzi w różnych sytuacjach i nie wiadomo skąd się to bierze. Ja tak zawsze odpowiadam jak Kirył Bołyczow, pisarz fantastyki rosyjski, humorystycznej tak naprawdę, i w humorystyczny sposób odpowiedział na pytanie zadane mu właśnie, w jaki sposób przychodzą do niego te pomysły. Mówił, że idzie sobie alejką w parku, no i tak jak to bywa, jest wokół pełno drzew i na tych drzewach siedzą ptaki i nagle jeden z ptaków po prostu narobi mu na ramię. I tak się biorą stąd pomysły, nie wiadomo skąd, no, po prostu gdzieś są w powietrzu i się unoszą. Być może pisarz ma te receptory, które jakoś odbierają właśnie historie pojawiające się nie wiadomo skąd. U mnie rzeczywiście tak jest, pojawia się historia i potem nagle pojawia się też bohater. Ja czasami widzę tego bohatera, czasami świadomie chcę go skonstruować w ten ani inny sposób, ale okazuje się, że w trakcie pisania powieści czy nawet opowiadania ci bohaterowie żyją własnym życiem i troszeczkę zmieniają nawet moje zamiary dotyczące czy to fabuły jakiejś danej sceny, czy odzywają się w sposób specyficzny, bo okazuje się, że w dialogu mogę wyciągnąć jakieś cechy, z których sobie nie zdawałem sprawy, że właśnie są obdarzona jest nimi ta postać, więc trudno mi powiedzieć, to znaczy, że to nie jest tak, Darku, rzeczywiście, że już siadając wiem od początku do końca, jak będzie wyglądał ten bohater, jak będzie się zachowywał, jaki będzie miał charakter, jak będzie miał wady i zalety. Oczywiście mam ogólne wyobrażenie, ale w trakcie tej powieści jednak daje możliwość rozwoju danej postaci. To też się wiąże z tym, że czasami muszę po raz kolejny wrócić do początków i troszeczkę zmienić tę postać, którą na początku w jakiś sposób nakreśliłem, dodać, wzmocnić pewne elementy albo osłabić, bo okazuje się, że tak ewolucja wyglądała, a nie inaczej, tej powieści przez ileś tam miesięcy pracy. No to teraz to, co powiedziałem na początku, świeżo na półkach księgarskich, Glac, Kraj Pana Boga, ponad bodajże 400, dobrze pamiętam? Dokładnie, ponad 400 stron. I zawsze jak sobie jakąkolwiek książkę biorę do ręki, to oczywiście tak sobie myślę, no nam czytelnikom fajnie się to czyta, bardzo fajnie, natomiast pisarz musi to napisać. No i zawsze się zastanawiam, ile potrzeba czasu, żeby taka książka o takiej grubości powstała. Bardzo różnie. Ja myślę, że to też zależy od tego, w jaki sposób autor pracuje. Każdy pisarz ma inne metody, inny czas poświęca powieści. Czasami niektórzy piszą rok, niektórzy dwa, niektórzy miesiąc potrafią napisać powieść, w kilka tygodni. Ja myślę, że u mnie jest to związane z tym, jak mocno jestem związany z daną historią, która gdzieś się pojawiła w mojej głowie.
bo jeżeli mogę porównać to do sytuacji pandemicznej, to to jest rzeczywiście tak, z autorem, przynajmniej ze mną, że czuję w pewnym momencie taką chorobę, która całkowicie mnie zaczyna nade mną dominować i tak jak z grypą, no, czy z katarem, kataru się nie pozbędziesz jakimiś specjalnymi specyfikami, tak. Może skrócić ewentualnie tam o dzień czy o dwa tą swoją chorobę, ale ona po prostu musi sama minąć, tak? Z grypą też jest tak, że po prostu musisz to przetrawić i tak jest też z pisaniem. Dopóki tego wszystkiego z siebie nie wyrzucę, dopóki nie będę zdrowy i psychicznie, aha, i fizycznie. Więc jeżeli chodzi o GLAC, pierwszą część GLAC napisałem w sumie w 2 miesiące, chociaż przygotowania do napisania tej powieści, ten tak zwany research, przebywanie w archiwach, potem wiesz, ile zdjęć człowiek narobi, potem musi to przetłumaczyć, no bo tak, to wszystko niemieckie, no dokumenty, tak, zapoznać się z nimi, poczytać troszeczkę książek dotyczących historii okresu międzywojennego, czy historii Niemiec, czy historii danego regionu. To jest kolejne 2 miesiące, więc nawet jeżeli bardzo szybko napisałem tę powieść, to przygotowania naprawdę trwały dosyć długo, tyle samo niemal ile pisanie, a nawet więcej, ponieważ w trakcie pisania też musiałem oczywiście sprawdzać różne rzeczy, po to, żeby oddać czytelnikowi powieść, której znajdzie emocje oczywiście, powieść ściągnie, fajnych bohaterów, niesamowicie nakreślonych, mających swoją własną historię, nie papierowych, ale też jeżeli ktoś bardziej jest dociekliwy, to dopatrzy się danych miejsc, hoteli, ulic czy atmosfery danego miasta, które jest skonstruowane na jakiejś podstawie. Jakaś scenografia, którą tworzę, musi mieć te podstawy, no, nie wymyślane przez autora, czy nie tylko i wyłącznie powstające w mojej głowie, ale takie, które funkcjonowały w rzeczywistości, czy do dom mody Dzialoszyńskiego, tak zwanego człowieka, który miał w Kłodzku bardzo duży, bardzo modny dom z odzieżą. Sprowadzał kreacje z Berlina, z największych miast Prus czy Niemiec właśnie do Kłodzka, więc chciałem, żeby ta ulica rzeczywiście żyła tak, jak żyła 100 lat temu. To ty Kłodzko pięknie promujesz, to pewnie dostaniesz tytuł honorowego obywatela Kłodzka. Wiesz co, nigdy o tytułach nie myślę, ale rzeczywiście uważam, że miasta, z którym jestem związany, zasługują jak najbardziej na promocję. Czy to jest Kłodzko, czy to jest Strzelin. Strzelin promuje legendami, promuje też książkami, które pisze, między innymi Toksyczni. Dzieją się we Wrocławiu i w Strzelinie. Kłodzko rzeczywiście, ze względu na to chociażby, że ma więcej dokumentów, które przetrwały, łatwiej mi zagłębić się w tę historię lat 20. Jest tak fajnym miastem, tak ciekawym, że za każdym razem, kiedy tam przyjeżdżam, wciąż odkrywam coś nowego, co potem, mam nadzieję, owocuje właśnie ciekawą historią, ciekawą scenografią samego miasta, którą umieszczam w danej powieści. No ale w książce GLAC, kraj Pana Boga, promujesz też Strzelin poniekąd, bo jest akcja, dzieje się w Kłodzku, w Dusznikach Zdroju i w Strzelinie. Oczywiście my nie chcemy tutaj opowiadać o treści książki, bo zachęcamy do tego, żeby czytelnicy po nią sięgnęli, ale to chociaż tak trochę, ten motyw strzeliński. Tak? Motyw strzeliński, i też pokrótce opowiem o samej powieści, tak żeby Państwa też zachęcić. Motyw strzeliński, no Darku, no sam wiesz, wychodzisz na rynek strzeliński, no kraja się serce, prawda, że rynek został zniszczony w czasie wojny, po wojnie tak naprawdę, rozebrane kamienice czy też ratusz i powoli odbudowujemy przynajmniej no to serce miasta, czyli sam ratusz, miejmy nadzieję, że w ciągu tych 2 lat powstanie. Patrząc na te stare pocztówki, no człowiek przeżywa taki żal, że tych kamienic już nie ma, że nie może tego zobaczyć, że może się przejść dawnymi ulicami, zobaczyć taką kamienicę, taki budynek, i zawsze, wiesz, miałem taką potrzebę podróży w czasie, przeniesienie się to 100 lat wcześniej. Chciałbym mieć taką możliwość, żeby sobie przejść razem z tymi mieszkańcami daną ulicę. Nie jest mi to dane, natomiast jest mi to dane przynajmniej w powieści, więc jeżeli piszę o Kłodzku, a jeden z bohaterów, czyli Wilhelm Klein, jak się okazuje, uważni czytelnicy, mam nadzieję, to dostrzegli w pierwszym tomie, pochodzi ze Strzelina, no to chciałbym wracać i opisywać ten Strzelin, który już nie istnieje, a który kiedyś istniał, czyli ten dawny Strzelin. W sposób taki, mam nadzieję, też ciekawy, więc miłośnicy Strzelina, mieszkańcy Strzelina i okolic mają możliwość dzięki na przykład GLAC, kraj Pana Boga, też na chwilę przynajmniej przenieść się te 100 lat i przejść się daną ulicą koło ratusza, koło danego sklepu, razem z jednym z bohaterów, który tam się pojawia. No a sama akcja GLAC, kraj Pana Boga jest związana oczywiście z aferą kryminalną, z intrygą kryminalną, i początki tej książki związane są z Sabine Hunfeld. To jest taka córka znanego importera kłodzkiego cygar,
która w 1916 roku zaginęła w okolicach Zieleńca. Przenosimy się w czasie w lata 1921 rok dokładnie, po to, żeby rozwiązywać tę sprawę na nowo, ponieważ pojawiają się nowe wątki dotyczące tamtej dawnej sprawy i okazuje się, że wachmistrz Koszela, taki miejscowy policjant właśnie z Kłodzka, natrafia na pewne informacje, które w zupełnie nowym świetle stawiają właśnie tamto dawne zaginięcie i dawną sprawę. Intryga bardzo mocno zawiązana, dziejąca się właśnie w Kłodzku, też w Dusznikach Zdroju, w okolicach Zieleńca, no ale też w Strzelinie. Twoje książki kryminalne oczywiście cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników, ale również, z tego co wiem, doceniane są przez recenzentów, bo są nominowane. Powiedz coś o tych nominacjach. Tak, ale zacznę od czytelników, bo to chyba najbardziej mnie cieszy. Jasne. Też, że czytelnicy, wiesz, to jest taka bardzo przyjemna rzecz, że bardzo wielu do mnie pisze i mówi o tym, że jedzie specjalnie do Kłodzka z książką czasami, pokreśloną, po to, żeby, wiesz, podkreślone są miejsca, które chcą zobaczyć na nowo, bo poznają to miasto też zupełnie na nowo. Także mieszkańcy obecni Kłodzka nie mają tak naprawdę informacji o tym, jak to Kłodzko kiedyś wyglądało sprzed 100 lat. Jest to zupełnie coś dla nich nowego. A jeżeli chodzi o nagrody, to jak najbardziej, czy wyróżnienia, to jak najbardziej jestem tego też zadowolony, bo fajnie, kiedy tak jakby mam od czytelników bardzo pozytywną reakcję i też od znawców literatury, którzy zasilają różne jury konkursowe. I rzeczywiście pierwszą nominacją, jaką dostał GLAC, czyli ta pierwsza część serii, to nominacja do Nagrody Kryminalnej Piły. Kolejna nominacja to Międzynarodowy Festiwal Kryminału i właściwie dwie nominacje, bo jedna nominacja dla GLAC, druga dla Toksycznych, którzy, tak jak powiedziałem, akcja powieści dzieje się w Strzelinie. To bardzo duże wyróżnienie, bo jedna z najbardziej prestiżowych nagród, wielki kaliber. Zobaczymy, co będzie się dalej działo z tymi nominacjami, już potem z ogłoszeniem nagród. I trzecia też tak naprawdę z tego tygodnia to Warszawski Festiwal Kryminału, który przyznaje nagrody Złoty Pocisk i także GLAC jest w piątce nominowanych do tej nagrody, więc trzy konkursy w tej chwili ogłoszone, najbardziej prestiżowe, i w trzech znalazły się w sumie dwie moje powieści, a jedna z nich nominowana trzykrotnie, więc to naprawdę daje takiego kopa i poczucie, że ten czas nie był stracony i rzeczywiście powieść jest dobra. To gratuluję, rzeczywiście. Bardzo dziękuję. No mam nadzieję też, że GLAC Kraj Pana Boga pójdzie w ślady poprzedniego GLAC. I Tomek, tak na koniec, bo bardzo często, kiedy się czyta albo kiedy się ogląda wywiady z pisarzami, to tam padają takie pytanie o książkę życia. Szczególnie pyta się pisarzy, którzy mają wielki dorobek literacki. Ty masz spory dorobek literacki, masz trochę tych książek. Czy wśród tych książek twoim zdaniem jest już ta książka, którą śmiało mógłbyś nazwać książką życia, czy jeszcze nie i coś w przyszłości? Nigdy bym tak nie powiedział, że napisałem albo że napiszę jakąś książkę życia. Trudno mi, wiesz, te kryteria tak jakby uzasadnić, bo co jest dla mnie książką życia, bo też nie wiem, czy przeczytałem do tej pory innego autora jakąś książkę życia. Są książki, które mi się w danym momencie bardzo podobają, w jakiś wpływ mają też na mnie wpływ i tak też jest z książkami, które pewnie piszę w danym momencie bardzo mocno, żyję daną historią i czekam, aż ona zostanie wydana, potem przechodzę do następnego tematu, a być może go kontynuuję tak, jak to jest z GLAC, z którym każdą powieść możesz czytać osobno, ale tak naprawdę to jest to seria i będą kolejne części właśnie tej opowieści. Więc nie wiem, jak to jest z tymi książkami życia. Dla mnie książką życia jest ta, która w danym momencie wychodzi, która żyje wśród czytelników. Jeżeli są reakcje w danym momencie, to znaczy, że ona żyje. To jest książka życia, ta, która żyje i która przetrwa i która będzie w pewien sposób cały czas uczestniczyła w życiu czytelników. I naprawdę ostatnie pytanie. A co w najbliższej przyszłości? Już nad czymś pracujesz? Tak, w czasie pandemii zacząłem pisać trzeci tom, kolejny tom GLAC. Przerwałem go, bo moja córka zaczęła sobie powieść dla młodzieży i taką powieść napisałem, słuchaj, w miesiąc. O, specjalnie proszę. Dla niej, przeczytała, więc jej się podoba. Zobaczymy, być może już po pandemii zostanie wydana, być może w przyszłym roku. Natomiast ja cały czas jestem w Kłodzku. GLAC Ribe Cal, czyli Liczy Rzepa, to kolejny tom przygód Wilhelma Kleina,
i być może Wachmistrza Koszeli. No zobaczymy, bo być może jeden z nich już nie żyje. Spoiler, a może nie spoiler. Natomiast bardziej będziemy podróżować po całej Kotlinie Kłodzkiej. Kłodzko jest dalej ten centrum wydarzeń, miejscem, z którego wychodzą różne nici, natomiast pojawimy się na Śnieżniku, pojawimy się w miejscowościach Kotliny Kłodzkiej, w Bystrzycy Kłodzkiej, takich miejscach, które bardzo fajnie można opisać, które kryją wiele tajemnic, tak jak mam nadzieję i ta powieść. Tomek, dziękuję Ci pięknie, życzę Ci za zaproszenie. Mnóstwa sukcesów na polu literatury, a drodzy Państwo, oczywiście serdecznie zachęcamy do przeczytania najnowszej książki Tomasza Duszyńskiego, Glad, Skraj Pana Boga. Tomek, dzięki serdecznie i, że tak powiem, jak to przystało na jeszcze czas pandemii, o, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, Darku.